Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w mojej miejscowości. Za chwileczkę przekonacie się, gdzie wejdziemy, dokąd ja tutaj Was dzisiaj zabieram, ale obejrzyjcie do końca, bo na pewno wielu z Was się przyda. To pukamy. Jest ktoś w domu? Jest. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Renata. Anka jestem. Idziemy dalej, chodźcie. Zapraszam. Przybyłam dzisiaj do salonu masażu i tutaj zabrałam Was na taką wycieczkę, żeby przybliżyć Wam troszeczkę bliżej tajniki masażu, wszystkie takie sekrety, co jak, ale to za chwileczkę już tutaj my się rozbierzemy i będziemy przechodzić do dalszej części odcinka. Zapraszam, chodźcie do środka, do drugiego pomieszczenia. Tutaj jest już klimat, całkiem inny jak w pomieszczeniu pierwszym. Palą się gustowne świeczki, sączy się delikatna muzyka, pacjent już czeka i za chwileczkę przejdziemy do sedna, do masażu. Tutaj klimat jest już całkiem inny, światło jest takie bardziej mdłe i to też, Aniu, ma znaczenie, tak? Tak, tak. Żeby człowiek się wyciszył, doznał takiego głębszego ukojenia. Relaksu, tego wyciszenia się takiego, nie? Czyli właśnie dużo ludzi mnie prosi właśnie, żeby po prostu, czy można zgasić to światło, bo nie dość, że razi, to po drugie właśnie wolą tak jakby się odprężyć, nie? Zresztą ja sama tam gaszę, nie? Bo ja wtedy sobie i tak widzę i tak, nie? Wiem, co masuję, a po drugie, no po czyli prostu ktoś... Czyli światło tak ma ogromne znaczenie tak, w salonie bardzo, masażu. Bardzo. Takie świeczki dodatkowo też wprawiają w taki klimat takiego rozluźnienia, rozprężenia, no i ta muzyka. Czuję tutaj taki zapach. Czy to są jakieś olejki, czy kadzidełek używasz? Nie, świeczki. I to tylko wanilię, no dlatego, że po prostu ta wanilia taki właśnie ten fajny zapach daje. No właśnie zapach jest taki już kojący. Ja tutaj po kilku minutach wdychania tych zapachów czuję się taki relaks i to światło, ono naprawdę robi tylko klimat. Czasami właśnie jak ja robię te masaże, to też używam na przykład maści różne, nie? I one są na zasadzie takiej, że one też chłodzą. I albo rozgrzewają, nie? I one mają też taki inny ten zapach, bo takiej mięty i w ogóle tego ochłodzenia, nie? Właśnie, maści. I teraz tak, czy do masażu używa się jednego gatunku maści? Nie, czy do... nie. Aha. Ja tu mam kilka maści, tak zwanych po prostu, to zależy kto, jaką ma przypadłość. Tak. Na przykład jeżeli masujemy plecy i ktoś mówi, że ma rwę kulszową, no to wiadomo, nie użyję na przykład samego olejku, bo ja tylko bym to masowała, tak zwyczajnie, nie? A tak to ja używam sobie tam na przykład maści, która fajnie to rozluźni i po prostu... Czyli to już jest od razu działanie i nie dość, że rozluźniające, to i lecznicze. Tak, tak, dokładnie, no bo to też jakby koi, nie? I teraz tak, na przykład masaż pleców na rwę kulszową, na poszczególne kręgi, to są techniki masowania, tak? To znaczy, ja czy ci ucisku? Powiem, nie, ja wykonuję na przykład 3 masaże w jednym. Dlatego, że z doświadczenia wiem, że niektórzy właśnie ci, co masują, to praktycznie robią na przykład jeden, dajmy, leczniczy, który na przykład jest tylko tak jakby muskanie, takie rozciąganie to wszystkiego, nie? I po prostu na przykład pół godziny ktoś tylko samym takim leczniczym zrobi i do widzenia i ktoś, no... Troszeczkę to pomoże, ale by musiał dłużej, więcej razy przyjść, nie? I na przykład tylko daną część, na przykład ja to rozmasuję. A jeżeli ja używam 3 masaże, tak jakby w jednym, to po prostu ja to tak robię, że całe plecy, całe ramiona, czy na przykład nogi też, nie? Wszystko rozmasowuję, że nie, że ktoś przyjdzie na przykład powie, a proszę pani, ja mam tylko rwę kulszową, nie? No to ja się staram nie dość, że tutaj to ognisko właśnie roztegować, to jeszcze ogólnie całe właśnie... Rozumiem. I teraz takie pytanie mam. Jeżeli ktoś na przykład dostanie zlecenie na rehabilitację masującą, czy takie powiedzmy jakieś ćwiczenia po operacjach, po różnych wypadkach, u Ciebie można cały taki zestaw zamówić, czy jest coś, czego, znaczy zamówić, wykonać, czy jest coś, czego nie wykonujesz na przykład? To znaczy wszystko wykonuję, tylko że nie robię tego na NFZ.
Rozumiem, bo po prostu nie mam podpisane z nikim właśnie żadnej tam... To już jest prywatnie. Tak, tak, prywatnie, tylko prywatnie. Mhm, ale wszystko wykonujesz. Wszystko, co no właśnie co tylko widzę, można. Tak tutaj masz ten wyciąg, czy jak to się nazywa? To znaczy, to jest tak zwany ugul. Mhm. Jak ktoś wie, na przykład jak chodzi na rehabilitację, to są takie siatki, tak zwane ugule, które na przykład... Tu się przyczepia różne takie te szarfy, podnośniki i ktoś jak ma problem na przykład dajmy po złamaniu nogi, no to jak układę na przykład na łóżko, podpinam pod to i ktoś sobie swobodnie może ćwiczyć, nie? No i ten. A na przykład na rehabilitacjach to mają takie profesjonalne, takie siatki, ale my żeśmy tu zrobili dlatego takie stabilne, dlatego, że po prostu miałam pacjenta, który nie był w stanie na przykład się położyć. Czy mogłabyś pokazać na przykład masaż? Pewnie, że sam tak. Masaż, bo tutaj wydaje mi się, że już większość czeka na to. I teraz takie kolejne pytanie. Czy nie bolą cię ręce po masażu? Ręce nie. Naprawdę, nawet każdy się mnie pyta z pacjentów, nie? Pytają się, pani Aniu, bolą panią ręce, nie? Bo trzeba się jednak namasować, całą godzinę na przykład no masować, właśnie. Nie? To jednak ten, ale nie, ręce mnie naprawdę, szczerze mówię, nie bolą, tylko kręgosłup. Bo ja jestem niską osobą i na przykład to jest no najniżej właśnie. Łóżko i ja muszę tak jakby czasami na palcach stanąć, żeby tą siłę jednak tu wytegować. No i wtedy co w związku z tym, jak boli ciebie kręgosłup? Jak sobie radzisz? Albo korzystam z fotela, albo po prostu, no przeważnie czyli to z fotela, słuchajcie, nie? No dobry anioł, który oddaje siebie dla innych, poświęca swoje zdrowie, swój czas właśnie dla innych. I teraz zobaczcie. Technika ruchu dłoni też ma znaczenie, tak? Powiem szczerze, że też, no. Raczej tak, ale... I to teraz jest rozciąganie mięśni, czy...? To jest takie przygotowanie właśnie, tak jakby pacjenta do tego masażu całego, żeby się rozluźnił, bo dużo osób przychodzi, to ma bardzo pospinane to ciało. Czyli najpierw tu... To nie jest tak, ja sobie myślałam, że przychodzę, kładę się... Ten zapach. Czuję. No, czuję taki delikatny taki... zapach, lubię właśnie taki zapach. I no. Czasami właśnie jak tak kilka osób wymasuje przez cały dzień, to powiem ci szczerze, że już później, już po pracy, jak tego, to całe to pomieszczenie tak pachnie. Tym bardzo długo tak. No ale tutaj mówię, jest klimat, to światło, te świeczki, te zapachy i ta muzyka. Nie zdarzyło się, że ktoś tu zasnął? Tak, jeden bo pan mi zasnął, bo ja mówię do niego, że tak, może pan spać, nie? A on mówi, nie, ja nie będę spał, ja go tam masuję, muzyczka sobie leci. A on po chwili, ja słyszał, a się zaciąga i później się przebudził i ten, i już po wszystkim ja mówię, że już kończymy, nie? A ten, ja mówię, trzeba było sobie jeszcze spać, a on mówi, nie, ja nie będę spał, a ten, a ja mówię, ale pan chrapał, a on mówi, tak, naprawdę usnęło mi się. No tak mnie właśnie ciekawiło, bo no tu jest taki klimat, że faktycznie idzie zasnąć. Właśnie mam różne ampułki do lipolizy, to są zastrzyki, ale są nie bolą, w ogóle bezbolesne są i po prostu używam też kremu znieczulającego, czy tam w sprayu, nie? Tak jak do tatuaży, czy coś, bo to są takie małe, bezinwazyjne zabiegi, które naprawdę nie bolą, a naprawdę dużo pomagają. Tak jak ktoś przychodzi na przykład z tym podgardlem takim właśnie, no to też robię na przykład 3 zastrzyki i po prostu tak jakby ten tłuszcz też jest wchłanialny właśnie, on się rozpuszcza przez te zastrzyki i jest wchłanialny do wątroby. I z wątrobą jest wydalany, nie? Czyli praktycznie, jeżeli ktoś i też chce, kurze łapki, tak... zmarszczki, nie? Czy tam sińce pod oczami, czy po prostu, nie wiem, no ust nie powiększam, bo to jednak nie chce się... Czyli taki w takie coś, te botoksy nie idzie? Nie. No tylko takie właśnie to... drobne jakieś linie tam zmarszczkowe, czy tego, to tak. Czyli tutaj jest też fajny plus, że właśnie nie idzie się w botoksy, nie idzie się w tą taką inwazję w to ciało, tylko wszystko no tak w miarę zgodnie z naturą, naturalnie. Tak. I to jest fajne. Tutaj też widzę, jak w gabinecie lekarskim. Tak, tu mam zastrzyki, igły do plazmy. To plazma to jest na takiej zasadzie, że ona tak jakby też przypala troszeczkę, rozumiem. Tak jakby
To są takie bioprądy, i które też właśnie zmarszczki można sobie niwelować albo... No bo jednak problemy i oczekiwania ludzi są różne. Tak, tak. I tu musisz też gdzieś wychodzić w sumie naprzeciw oczekiwaniom danego klienta, nie? No, dokładnie. Ale mówię, to każdy może przyjść właśnie z różnym tam problemem, nie? Teraz zakupiłam właśnie taką też maszynę. To jest ta jakby do... tego masażu próżniowego. Mhm. Czyli co to jest? Są tu masaż różne próżniowy. Takie właśnie. Tak, tu są takie do ujędrniania piersi albo pośladków. Naprawdę rewelacyjne. To na zasadzie takich baniek. Nie wiem, czy wiesz, bańki takie próżniowe, na przykład jak kiedyś nasze babcie stosowały, tak. To teraz właśnie takie to maszynowo jest. Robią, nie? Bo nie chcę robić takie właśnie, jak kiedyś się wykonywało, tylko po prostu takie, nie? I tutaj sobie ustawiam moc na przykład tego ciągnięcia i naprawdę sama na sobie też testowałam i rewelacja, nie? Tutaj są znowuż takie do tego... głowice, które na przykład też rozmasowują to ciało i też zasysają. Mhm. To znaczy tak zasysają, że po prostu wciąga ci skórę, nie? I ciągniesz i rozmasowujesz na przykład ten celulit, czy tkankę tłuszczową i po tym to naprawdę fajna jest skóra, to ciało, nie? Takie właśnie napięte i naprawdę dużo. A jeszcze coś takiego, jak na przykład ktoś ma blizny po jakichś okaleczeniach, wypadkach, operacjach, też idzie u ciebie na przykład troszeczkę zniwelować te blizny? Tak, tak. Powiem ci, że tak. Albo laserowo, ale laserowo to takim w sumie laserkiem, takim, który on tak jakby tylko, nie że całkowicie zniweluje tą bliznę, tylko po prostu ją, jak jest świeża, to ją rozjaśni. Rozjaśni, że nie będzie taka przebarwiona. A jedynie poprzez masaże na przykład, bo już jednemu chłopcowi robiłam, to poprzez masaże po prostu ta, jeżeli jest świeża ta blizna, to ona tak jakby wróci ten cały kolagen i po prostu ona będzie ta blizna, ale nie będzie ale widoczna. Ale nie będzie tych takich wzrostów. Nie będzie wzrostów i nie będzie taka wypukła, tylko po prostu ona się zrobi taka, no jak blizna, nie? Że wiadomo, nieraz się przetniesz i też blizna zostanie, gdzieś tam widać kereseczkę, nie? Co tu jeszcze mam? Mam też rewelacyjny, to jest magnetronik. Teraz już nawet wszyscy ortopedzi używają, tak jak ja tam na Dolnym Śląsku, jak byłam, nie? To po prostu nawet mój syn ma problemy z kolanem i mówi, mamo, ty wiesz, że ja poszłem do ortopedy i on też ma taki ten, ja mówię, Patryk, bo teraz magnetroniki to są tak zwane te kule takie. Chyba większość pacjentów ma ten magnetronik zlecany. No i tak. Tylko, że tak, są magnetroniki w przychodniach, to są te razem z tymi łóżkami, te takie półkule, że nogę wsadzasz i po prostu leżysz sobie tam na przykład 15 minut i gdzieś ten magnes, ten cały magnetronik, on tam oddziaływuje. Ja tu nawet mogę pokazać, jak on działa. Ma problemy ze stawami, nie? I ciężko na przykład gdzieś tam takie reumatyczne, jak są, nie? To ja używam tego magnetronika, bo on jest naprawdę rewelacyjny ze względu na to, że nim można nawet przez gips robić i te kości się regenerują. Gołym okiem nie widać, ale a normalnie słychać, jakie ma przyciąganie. Jak ja jeżdżę na przykład po tym, po stawach, ja mogę powiedzieć, że naprawdę jest rewelacyjny, bo ja kiedyś sama spuchłam od zęba i sobie po prostu robiłam na twarzy i naprawdę na drugi dzień w ogóle nie było tej opuchlizny. Właśnie chciałam się pytać o to, co to jest? To jest lampa Solux, czyli tak samo na trądzik, na różne właśnie takie jakby zwyrodnienia stawów. Ja ją podłączam i po prostu ona ma moc na przykład światła czerwonego i światła niebieskiego. Także one obydwa tak jakby regenerują właśnie zwyrodnienia i różne takie te. Tak samo z trądzikiem, akurat to czerwone mam założone, bo tak to niebieskie zakładam, ale czerwone właśnie na trądzik, na takie różne plamy, czy ogólnie te sińce pod oczami, nie? Naprawdę ten. Mam takie pytanie jeszcze, skąd w ogóle u ciebie pomysł na taką działalność, na
Czy to interesowałaś się tym masażem od dawna, czy jakoś tak to przyszło z wiekiem? Nie, powiem Ci, że tak, z zawodu jestem pielęgniarką, ale tam, gdzie pracowałam, to po prostu też schodziłam na rehabilitację i po prostu, no teraz w ogóle jest dużo ludzi, którzy potrzebują właśnie tej pomocy, takiej właśnie tej rehabilitacji. Porobiłam specjalizację właśnie, żeby bardziej ludziom właśnie w tym zakresie, nie? Pomagać właśnie, bo naprawdę jest dużo takich, tym ja sama wiem po sobie, że gdzie bym nie poszła do lekarza, tam cię albo gdzieś wysyłają, tak. Albo po prostu no jest tak, że chodzisz tydzień czasu i niby na chwilę ci przejdzie, a za chwilę z powrotem cię boli, nie? No, to tak jakby to wracało. A tutaj znowuż naprawdę cieszę się, że dużo ludzi, nieraz to ja tak mówię, naprawdę pomogło, nie? Bo niektórzy mówią, Pani Aniu, naprawdę pomogło i dużo ludzi spotykam gdzieś w sklepie, nie? I witają mnie i mówią, naprawdę ten, niech ja Pani wiem, zobaczy, pomaga, ja... bo słyszę, bo no, słyszę. No dalej słyszę. Chodzę, dalej coś tam, że w ogóle nie boli, nie? Ja mówię tylko spokojnie, jak tylko zacznie coś tam powoli tak jakby nawracać, bo ja nie mówię, że ja całkowicie wyleczę, nie? Z tego, bo czasami jest tak, że teraz pomoże, ale na przykład za jakiś czas, no wiadomo, każdy wróci. Pracuje i ten, i to wraca, nie? Czyli tutaj by było wskazane tak co jakiś czas jednak wracać do tak, tego. Tak, i nawet takie przypomnienia, nie? Żeby po prostu rozluźnić te mięśnie całe, nie? I naprawdę, no wystarczy tylko raz w tygodniu podejść, czy tam w miesiącu, nie? My to rozluźnimy i ten. No bo dzisiaj jest takim pęd życia, stres, to wszystko, tak. Że jednak te mięśnie mamy takie jak skała zbite, nie? No, dokładnie. Kiedyś słyszałam takie zdanie, bo oglądałam też taki program, ktoś mówi, że człowiek miał tak zbite mięśnie, jak beton, że nie szło ich po prostu rozmasować. Jest coś takiego? No, jest na przykład ten masaż. Po prostu przy masażu to ja na przykład też włączam tą lampę, ona też tam ma swoje to działanie i jak ktoś przychodzi taki właśnie fes spięty, nie? To po prostu po jednym masażu ja to próbuję tak jakby rozluźnić te mięśnie. Na drugi dzień ktoś przyjdzie z powrotem, chociaż ktoś mi już powie, że Pani Aniu, ja już normalnie kręcę głową, już nic się tam nie dzieje, ale ja i tak wiem, że muszę to rozmasować, bo ja czuję po tym, jak dotykam, że po prostu, o, tutaj jest na przykład idealnie, bo jest miękkie, nie? Czyli nie są pospinane. Tak, porozluźniane są. A jak ktoś mi przyjdzie i powie, że ja już ruszam głową i ten jest wszystko okej, niech Pani tylko się zajmie tu, to ja i tak nie do, że tu robię to i tak wracam jeszcze do tego, bo czuję, że jeszcze gdzieś tam jest to napięcie i po prostu muszę to rozmasować, nie? Rozumiem. Mamy taką maszynę właśnie, to jest ta do tej liposukcji. Też intensywność. Tutaj jest właśnie do tej liposukcji całej. Czyli też tutaj jest właśnie to światło czerwone, które jakby roztapia. Tu są prądy, to do tego mam właśnie takie żele różne. Specjalne żele. Tak, to są właśnie specjalne takie do RF-u. I jesteśmy tutaj z powrotem w pomieszczeniu pierwszym. Już tak jak widzicie, całkiem inne oświetlenie, bardziej jasno wyszliśmy z tego klimatu. Ach, po prostu no człowiek czuje się taki odprężony nawet po tym, jak tam stałam, rozmawialiśmy. Także no tutaj można się wyciszyć, ukoić zmysły i odprężyć. I teraz jeszcze tak na koniec tutaj takie pytanie. Czy do Ciebie, na przykład jak ktoś by chciał się zgłosić, musi ustalić sobie oczywiście kolejkę? Tak, musi zadzwonić i powiedzieć na przykład na który dany dzień, bo no, dużo ludzi właśnie dzwoni, czy tam ktoś już jak jest na tym masażu, to od razu się umawiają, że proszę Panią, ja będę jutro, czy tam mam nawet takich stałych klientów, którzy przychodzą na przykład w czwartek na godzinę 16, nie tam szybciej, nie później i to ich stała taka ten, to już wiem, że muszę na przykład kogoś wcisnąć albo o 15, albo o 17, czy tam o 18, nie? Czyli tak z marszu lepiej słuchać. Słuchajcie, nie przyjeżdżać, bo możecie tylko klamkę pocałować albo po prostu się nie załapać. Tu na koniec albo poczekać zrobimy... po prostu. Tak, no ale tu zrobimy na koniec te dane, podamy tak, żeby każdy mógł się skontaktować. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy troszeczkę tutaj techniki masażu, tego wszystkiego, jak to wygląda. No a jak się chcecie przekonać, to trzeba przyjechać i przeżyć to na własnym ciele. Także ja bardzo dziękuję za możliwość tutaj pokazania tego, przybliżenia
Wam. No i cóż, no życzę Wam zdrowia przede wszystkim, korzystania z takiego punktu. Tutaj wszyscy ci ościenni nie mają daleko, także można skorzystać, można zadzwonić, dopytywać się i no polecam. Często pytacie, skąd moja mamuśka bierze siły, jaka ona jest wigorna. Stąd, właśnie tutaj też chodzi na masaże. Także jest nie do zdarcia. Polecam tutaj Wam. No i cóż, a na dzień dzisiejszy trzymajcie się. Do następnego. Do widzenia.